Co to jest flaga? To taki znak Polski i różnych krajów. Flaga pokazuje, jaki jest kraj. To jest kawałek materiału, który wisi na kij. Flaga to jest jedno z części naszego całego kraju. To jest tak jak na przykład nasz hymn albo godło. Flaga Polski pokazuje białą, czerwoną. Biały na górze, czerwony na dole. Świetnie. A wiecie może, co oznaczają te kolory? Tak. Biały to czystość, że czysto, a czerwień, że krew. Biały oznacza, że dobro, a czerwony, że krew. Że jesteśmy tacy czyści, czy coś takiego. Co to jest patriotyzm? Patriotyzm to jest oddanie na przykład do swojej ojczyzny, walczenie o nią i za nią. A ty jak myślisz? Ja nie wiem, bo przekaż. Ja też szanuję pochodzenie. Patriota jest wierny swojemu kraju i narodowości. W jaki sposób wy możecie być patriotami? Żeby być patriotą, co trzeba robić? Jak śpiewamy hymn, to wstawać i śpiewać go na baczność. Pomagamy. Na przykład pożyczamy rzeczy. Na przykład dajemy pieniądze dla jakichś tam potrzebujących dzieci. Ogólnie innym. I pomagamy władzom. Tak, no właśnie, a te władze, na przykład politycy, co robią, żeby w naszym kraju było lepiej? Wprowadzają nowe, lepsze rzeczy, żeby nam było lepiej. Mhm. Jak na przykład 500+. Pomagamy ludziom. Tak. Bezdomnym i oddajemy pieniądze, żeby było lepiej. Na przykład trzeba chodzić do pracy, bo można zarabiać pieniążki. No właśnie, a gdybyśmy nie chodzili do pracy, to co by było? To by nie było pieniędzy i byśmy byli biedni. I to byśmy byli mieszkali ze śmietnikami. Nie byłoby jedzenia. Czyli praca jest ważna dla naszego kraju? Tak, dla nas. A wy jak pracujecie? Robimy różne prace albo zarabiamy na życie. Tak? Zarabiacie na życie? Tak, a w domu. Dostając kieszonkowe. A politycy co robią, żeby w naszym kraju było lepiej? Starają się jakby zachować, znaczy ustalili tak, że będą chronić Polskę. Świetnie. A wiesz, jak oni chronią tę Polskę? To są jacyś chyba żołnierze, tak słyszałam, ale to... Co to jest konstytucja? Konstytucja to jest święto. Takie ważne dla naszego kraju. Kojarzę to z bajkami trochę. Gdyby nie było konstytucji, to by wszyscy się zachowali jak zwierzęta. Co może zawierać ta konstytucja, jak myślicie? Różne prawa, złe i dobre dla niektórych. A wiecie, w którym roku została uchwalona konstytucja 3 maja? Nie wiecie? To ja wam powiem, w 1791 roku. Pierwszym? Tak. Kim jest prezydent? Prezydent to osoba, która rządzi miastem. Niekoniecznie rządzi, tylko robi różne takie prawa, co można robić, a co nie. Ale mamy też jakiego prezydenta? Prezydenta całej Polski. A jak on się nazywa, wiecie? Andrzej Duda. Jak myślicie, czym się zajmuje taki prezydent Polski? Robi różne takie ogłoszenia i prawa. Musi podejmować dobre i ważne decyzje dla kraju, na przykład czego wolno w szkołach uczyć, a czego nie wolno. A czy wy chcielibyście kiedyś zostać prezydentem? Nie. A dlaczego nie? Bo ja bym nie chciała rządzić miastem, ani krajem, ani tak. Ja bym chciała być normalnym człowiekiem.